Dzisiaj kok hiszpański w technikach klasycznych, o gładkiej teksturze. Na włosach Ani włosy są wysokoporowate, rozjaśniane i dość suche. Więc zanim je zaczniemy traktować jakąkolwiek temperaturą, musimy je troszeczkę przygotować do tego, więc użyjemy sobie termoochrony i jakiegoś kremu dogładzającego włosy. Zanim cokolwiek, termoochronka losowo na całą długość włosów. Wyczesujemy produkt. I ja Cię będę tak. I krem albo galaretka dogładzające włosy. Ja będę pracować przy tej fryzurze tylko na zupełnie prostych włosach, więc ten produkt na pewno sprawdzi się do tego. On ma działanie troszeczkę nawilżająco, nabłyszczające. Rozprowadzam na dłoniach i aplikuję go głównie na końce, a w zasadzie na taką długość od ucha w dół. Czyli tam, gdzie włosy są najbardziej suche i najbardziej wysokoporowate. Kiedy już troszkę je ujarzmiliśmy, możemy sobie powoli myśleć o tym, jak nasza fryzura będzie wyglądać z przodu. Odwrócę Cię, Aniu, troszkę. Tutaj przy samej buzi mamy włoski, które są tak delikatnie skierowane takim łukiem za ucho. To jest pewnie, nie wiem, od spinania włosów albo zaczesywania ich po prostu do tyłu. Bardzo często się zdarza tak, że te baby hairy po prostu się tak układają. Więc wezmę sobie prostownicę i sekcjami pionowymi delikatnie te baby hairy będę układać przy buzi z kosem w dół, o, w ten sposób, żeby układały się przy twarzy i żeby wyzbyć się tego łuku, który układa się gdzieś tam w okolicy uszka bardzo często. Temperatura na prostownicy to jest 190 stopni, Ania ma rozjaśniane włosy, więc do tego nie potrzebuję wyższej temperatury, też za każdym razem patrzę, jak włos reaguje na daną temperaturę. Jeśli działa, to znaczy, że temperatura jest ok. Jakby się okazało, że nie działa, to byśmy podnieśli. Staram się dotrzeć jak najbliżej nasad, żeby tutaj wszystkie baby hairki dopieścić i dogładzić bardzo blisko twarzy, bo one tutaj będą nam się gładko układać wtedy we fryzurze, a tego potrzebujemy. No i to samo robię z włoskami na górze. Bardzo delikatnie je dogładzam prostownicą i z drugiej strony dokładnie to samo. Dodatkowo do tej zupełnie gładkiej tekstury, takiej może już trochę oldschoolowej, zależy mi na efektu takiej tafli na włosach. Więc jeśli mam włosy, które gdzieś tam mają jakieś delikatne załamania, które będą widoczne we fryzurze z wierzchu, to też z wierzchu traktuję je delikatnie prostownicą. Ania ma proste włosy, natomiast one są tu troszeczkę puchate, a po prostownicy zostanie taki gładki ślad, który będzie widoczny z wierzchu i tego właśnie chcemy. Do tej fryzury również można przygotować włosy karbownicą, o czym będzie mowa w kolejnych filmikach. Natomiast to jest jeszcze inna, troszeczkę szybsza technika przygotowania włosów do bardzo gładkiej, klasycznej tekstury. Thank you.
interesują mnie tylko włosy z wierzchu, te sekcje, które po prostu będą widoczne, nie potrzebuję prostować i dogładzać calusieńkich włosów. Pracuję tylko w tych sekcjach, które po prostu będzie widać we fryzurze. Szkoda czasu na prostowanie całych włosów. I tak to wygląda. Następnie przechodzimy do podziałów. Zrobimy sobie taki bardzo klasyczny i troszeczkę oldschoolowy przód w tej fryzurze, czyli zupełnie nic nie będziemy zostawiać przy twarzy, może ewentualnie jakieś pojedyncze, prościusieńkie pasemka, więc już sobie dzielę przedziałek w tej fryzurze. Przedziałek dzielę sobie skosem od boku, skosem w kierunku środka głowy, tak, żeby nie było to widoczne dla naszej klientki, modelki, bo jeśli prostą linią wydzielimy sobie przedziałek, taką prościusieńką, no to ta linia będzie po prostu widoczna gdzieś tam dla naszej klientki, a nie stanowi to nic atrakcyjnego w sobie. Więc od tego momentu gdzieś nad łukiem brwiowym, nad linią zakol, wydzielam sobie przedziałek skosem w stronę środka głowy, prostą linią albo bardzo, bardzo, bardzo delikatniutkim zygzakiem. Bardzo delikatnym, żeby nie było widać w tym przedziałku wyraźnych linii zygzaków, bo to też nie wygląda atrakcyjnie. I teraz tak, zwracamy uwagę na to, jak naszej modelce czy klientce będzie dobrze w danym przodzie. Oczywiście wcześniej rozmawiamy z nią na ten temat, natomiast tu mamy jakieś założenie przodu, więc musimy je zrealizować. Jeśli zakładamy prosty, gładki przód przy buźce, no to musimy zwrócić uwagę na to, w którym miejscu wydzielamy ten przedziałek. To miejsce tego przedziałka na boku nie powinno być za bardzo z boku, czyli jeśli wydzieliłabym je gdzieś tu, no to sięgam w te najgłębsze sekcje naszego czoła i te sekcje no jakby sprawiają, że cała buzia wydaje się bardziej okrągła, tutaj uwidaczniamy takie linie zakoli we fryzurze, tego nie chcemy, więc ściągamy tyle włosów z góry, żeby te pasma były w stanie, nawet jak są gładko zaczesane do tyłu, gdzieś chociaż trochę przykryć nam ranty linii czoła, żeby wydobywać wciąż owal z twarzy, a nie poszerzać linię głowy. Więc, jak mam wydzielony przedziałek, zajrzę sobie do Ani, czy Ani jest z nim ładnie. Ja bym jeszcze troszeczkę zjechała nim na bok. Patrzę, czy nie zjechałam za daleko. O, i teraz przechylę Ani na chwilkę główkę do przodu. Przedziałek ma szerokość mniej więcej 4, max 5 cm. I teraz od linii tego przedziałka lecę zygzaczkiem w stronę ucha. I to będzie moja pierwsza sekcja, spójrzcie, tak to wygląda i z drugiej strony robię dokładnie to samo. Więc znowu od linii środka lecę delikatnym zygzaczkiem do boku. W ten sposób. No i przody będziemy robić na sam koniec, więc zostawiam je podpięte klipsami i przejdziemy do nich później. Teraz będziemy myśleć o tym, jak stworzyć naszą gładką, równą kopułkę do tej fryzury i będziemy tapirować w tym celu włosy i będziemy tapirować w podziale na trójkąty. Bardzo rzadko już tapiruję tymi podziałami. Gdzieś tam w technikach klasycznych dużo częściej się to zdarzało, ponieważ te podziały w tapirowaniu powodują, że ta kopułka jest równiutka, ładna, okrągła, natomiast dość szeroka. I tak jak zmienia się moda na świecie, nie wiem, w ogóle w branży beauty, tak we fryzurach również moda się zmienia. Wydaje mi się, że w takiej bardzo nowoczesnej stylizacji włosów teraz te kopułki wydziela się już troszeczkę węziej i bardziej w takiej irokezowej objętości. Natomiast tą technikę również warto znać, szczególnie na początku, ponieważ tapir wykonany tą techniką jest równy, stabilny, trwały i przede wszystkim bardzo efektowny kształt tej kopułki jesteśmy nim w stanie uzyskać bez jakiegoś później nadmiernego wyczesywania tych włosów, żeby pewne rzeczy do siebie wyrównać. Dobrze,
Będziemy tapirować włosy na puder do włosów. Ja, jeśli chodzi o puder do włosów, no to tak jak opowiadałam w online o produktach, mam dozownik z pompką, natomiast w środku jest zazwyczaj albo puder z Tafta, albo z Isany. I gęsty grzebień do tapirowania. I teraz tak, daj na chwileczkę troszeczkę do tyłu główkę. Wyobrażamy sobie, jeszcze troszeczkę, wyobrażamy sobie, że tutaj kładziemy ściany trójkątów. Czyli tak, tu mamy względny środek, czyli końcówkę naszego przedziałka. Wyobrażamy sobie, że to jest ramię trójkąta, to jest ramię trójkąta. Ścinamy podstawę. I z takich trójkątów będziemy wykonywać, i takimi trójkątami będziemy dzielić sobie włosy do całej kopułki do tapirowania. Czyli pierwszy trójkąt, drugi trójkąt, trzeci trójkąt i znowu środek, bok, bok, środek, bok, bok. Jak to pokażę, to na pewno okaże się jaśniejsze. Więc wyobrażam sobie, że to są ściany mojego trójkąta i ścinam sobie sekcję, która nie jest wyższa niż szerokość mojego grzebienia, no może troszeczkę, czyli mniej więcej takie 2-3 cm wysokości ta sekcja powinna mieć, żebym ja mogła skutecznie grzebieniem przejść praktycznie przez całą sekcję, żeby skutecznie stapirować wszystkie włosy w środku. Jeśli wydzieliliśmy większą sekcję, też nie ma problemu, zawsze gdzieś tam w środku można sobie detapirować włosy z drugiej strony. I teraz tak, najważniejsze rzeczy przy tapirowaniu, tu w technikach klasycznych, no to już w ogóle jest to niesamowicie ważne, ale w jakiejkolwiek technice, jeśli tapirujemy włosy, będzie to bardzo istotne. Pasmo musi być wyczesane i napięte, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musi być skierowane pod kątem prostym do krzywizny głowy. Więc teraz kąt prosty mam tu, ale jak będę gdzieś niżej, to ten kąt po prostu się zmieni. Pilnujemy tego, bo jeśli mamy bardzo odchylone pasmo do góry, to nie będziemy w stanie dotrzeć grzebieniem bezpośrednio do nasad przy głowie. A jak pilnujemy kąta prostego, to bez problemu ten grzebień dojdzie nam do nasady. A to jest kolejna ważna zasada. Tapir ściągamy bezpośrednio do nasad włosów. To jest bardzo ważne. Nie chcemy go gdzieś tutaj na przestrzeni 5-6 cm. Ten pierwszy podstawowy tapir dla objętości powinien znajdować się przy nasadzie. Jeśli potrzebujemy jeszcze więcej tapiru, to jasne, poza nasadami możemy sobie dalej dotapirować włosy, ale ten najważniejszy tapir znajduje się po prostu przy nasadzie. I teraz tak, psikam pudrem delikatnie przy nasadach i za każdym pociągnięciem grzebienia będę wyciągać grzebień z włosów, czyli trochę wsadzam, ściągam włosy, wyciągam grzebień. Wsadzam, ściągam, wyciągam, wsadzam, ściągam, wyciągam i za trzecim albo czwartym pociągnięciem ściągam wszystkie włosy bezpośrednio do nasady. Spójrzcie. Wsadzam, ściągam, wyciągam, wsadzam, ściągam, wyciągam i mamy widoczny tapir na wysokości takich 2 cm. I teraz za tym trzecim albo czwartym pociągnięciem wsadzam i ściągam cały tapir jak najbliżej nasad i jak najbliżej skalpu. Trzymamy pasmo napięte, nie chcemy jakichś brzuszków i bałaganu w tym paśmie. Poza tym, jeśli to pasmo będzie flaczkiem, to będziemy czuchrać włosy i będziemy tworzyć kołtun, a nie ściągać piętro włosów, wyciągać, ściągać i wyciągać. Sprawdzam, czy tapir jest twardy. Jest. Odkładam pasemko. No i teraz, to jest moje pasmo środkowe, następne będzie boczne, więc wyobrażam sobie, że to jest ramię trójkąta, to jest ramię trójkąta, ścinam podstawę. Od końca, od końcóweczki naszego uszka, czyli tutaj, gdzie kończą się poprzednie linie przedziałków, lecę prościusieńką linią do środka głowy. I to jest mój kolejny trójkącik do tapirowania, tak? I tapirujemy dokładnie tak samo jak poprzedni. Więc puderek. I tylko wsadzam, ściągam, wyciągam, wsadzam, ściągam, wyciągam i za trzecim pociągnięciem ściągam bezpośrednio do nasady. Raz, dwa i trzy do nasad. Raz, dwa i trzy do nasad. I to samo tu z boczku. Raz, dwa i trzy do nasad. Raz, dwa i trzy do nasad. Sprawdzam, czy tapir jest twardy. Powinien trochę być. Odkładam pasma, żeby sprawdzić, czy stoją. Stoją. Biorę się za kolejną sekcję.
Mieliśmy sekcję środkową, boczną i teraz będzie druga boczna. Więc po prostu znowu od tego punktu tutaj przy uszku lecę prostą linią do środka głowy, tam gdzie kończył się poprzedni trójkącik. I tapirujemy dokładnie tak samo. Ściągam, ściągam i do nasady. Ściągam, ściągam i do nasady. Odkładam, sprawdzam, czy jest twardy, jest. I odkładam sekcję. Więc mieliśmy sekcję środek, bok, bok. I znowu od początku ścinam podstawę. I znowu mam środkową sekcję, a potem znowu bok, bok. I tak będziemy tapirować włosy w tych podziałach tutaj do momentu, gdzie powinna nam się kończyć kopułka, czyli mniej więcej do linii szczytu ucha albo połowy ucha, w zależności od tego, jak wysoko chcemy, żeby znajdował się ten koczek. Ja chcę, żeby on był przy karku, natomiast nie chcę, żeby opierał się o kark, ponieważ jeśli upięcie opiera się mocno o kark, bardzo często przeszkadza klientkom gdzieś tam podczas imprezy, jest mniej użytkowe, więc ma być nisko, ale nie za nisko. I znowu raz, dwa i trzy do skalpu, raz, dwa i trzy do nasady. Tutaj wzięłam grubsze pasemko. To nie jest problem, jeśli nie sięgnął mi grzebień do tej części pasma, mogę sobie delikatnie je od drugiej strony dotapirować, to nie jest problem, spójrzcie, działa, działa. Oczywiście tak robimy tylko z sekcjami, które są w środku, z tymi na wierzchu tak nie robimy. Więc znowu mamy środkową i znowu od linii uszka do środka kolejny oszukany trójkącik. Środek, bok i kolejny bok. Odkładam. No i myślę, że tutaj jestem już praktycznie przy szczycie uszka, więc wezmę ostatnią, bardzo płaską sekcję i delikatnie podtapiruję. I odkładam. I teraz bierzemy sobie jakiś lakier o średnim poziomie fiksacji. To może być też mokry lakier, ale może być też jakiś lakier w gazie, który po prostu nie jest bardzo utrwalającym lakierem. Ja teraz chwycę akurat po mokry siluet. I teraz rozkładamy sobie każdą sekcję, każdy ten trójkącik, który tapirowaliśmy. Delikatnie psikam i dogładzam w paluszkach. I kolejny trójkącik, dokładnie to samo. Odkładam, psik, psik, dogładzam w paluszkach. I po kolei następny rozkładam przy tym te trójkąciki, rozciągam przy nasadzie, tak żeby włosy układały się dokładnie tak jak rosną, zgodnie z krzywizną głowy. I dogładzam sobie troszkę i następny, i następny. I ostatnia sekcja, rozkładam sobie i delikatnie dogładzam. Spójrzcie, nie tknęłam tych włosów grzebieniem, a tapir jest naprawdę równy. Ta kopułka już widać, że będzie miała bardzo ładny kształt.
a my nie musimy doczesywać jakiegoś tam kształtu, nie robią się dziury, wszystko jest równiusieńkie, bo po prostu te sekcje, te trójkąty jak nachodzą na siebie, to robią takie puzzle i wtedy ten tabir wychodzi równy i zgodny z krzywizną głowy. Dobra. I teraz musimy sobie oczywiście doczesać i dogładzić tą kopułkę, więc biorę wosk w sprayu. Psikam włosy tylko z tej kopułki. I doczesuję. Czyli tam, gdzie jeszcze, nie wiem, widać troszeczkę tapiru, albo gdzieś jest nierówno, to jest ten moment, żeby sobie wyrównać te sekcje i dogładzić całą górę. Od razu po wosku widać, jak włosy zaczynają się tak naturalnie mienić. O to chodzi. Takiego efektu pożądamy. I teraz tak, mamy zaczesane włosy perfekcyjnie na tył, natomiast cała ta kopułka musi się zbierać w środek, tak? No bo te włosy będą jakoś złapane w ten sposób, więc musimy je ponownie zaczesać, ale już do rączki, do takiego miejsca, w którym chcemy, żeby one fizycznie się układały. To jest ważne, żeby doczesywać włosy w tych kierunkach, w których chcemy, żeby one pracowały, bo później, jeśli teraz sobie zaczesałam i od razu sobie złapię, no to coś tu będzie nierównego. Co robimy? Bierzemy dwa paluszki i tutaj od uszka do uszka poziomą linią sunę paluszkami wzdłuż skóry głowy i wydzielam sobie włosy, które były tapirowane i zostaną w kopułce, od tych, które później będę pewnie zbierać do koka. I znowu daję troszeczkę wosku. I zaczesuję je gładziutko już tutaj bezpośrednio do rączki, w kierunku, w którym będę później je łapać gumeczką. Jeśli gdzieś mamy jeszcze sterczące, suche włoski, próbujemy je dogładzić woskiem i doczesać te krótsze włoski do tych dłuższych. Najlepiej jest zająć się tym już teraz, na tym etapie, bo nie wszystko we fryzurach da się doczyścić i dogładzić później na sam koniec. Ok, mam moją kopułkę i teraz bierzemy gumeczkę elastyczną. I łapiemy sobie całą tą kopułkę gumeczką, delikatnie, żeby tu jak najmniej zburzyć sobie włosy w kopułce, bo po to je zagładziliśmy, żeby tak zostały. I delikatnie mam złapane włoski. Jeśli spłaszczyła nam się ta kopułka, oczywiście w zależności od tego, jak wysoko chcemy ją zrobić, jeśli się delikatnie spłaszczyła, możemy podpiąć ją wsuweczką w tym miejscu, żeby z powrotem nadać jej okrągły kształt, albo szpulą grzebienia delikatnie dźwignąć te włoski do góry, żeby z powrotem dodać im objętości. No jak mamy już stworzoną kopułkę, przynajmniej jakby jej podstawę, to możemy już sobie ją delikatnie spróbować utrwalić lakierem. Więc biorę sobie mokry lakier i delikatnie już utrwalam całą górę. Tak, tak, żebym pracując przy kolejnych sekcjach jak najmniej burzyła sobie to, co już sobie ułożyłam. Co robimy dalej? Bierzemy kolejną gumeczkę. Taką elastyczną, ja zazwyczaj jak mam te elastyczne, to na w razie czego w tych takich najbardziej istotnych punktach to biorę po dwie, trzy nawet. I teraz łapiemy wszystko w całość w jedną kiteczkę. Słuchajcie, to jest taka technika, w której bardzo dużo sekcji będziemy łapać gumeczkami po to, żeby ten kok hiszpański był jak najbardziej odciążony, czyli żebyśmy mogły go zrobić, mogli na włosach, które są na przykład bardzo gęste albo bardzo ciężkie. Im więcej sekcji podpinamy gumeczkami,
tym bardziej rozkładamy środek ciężkości w całej fryzurze i unikamy takiego miejsca, gdzie na przykład w jednym punkcie jest 30 wsówek i klientka to czuje i czuje ten ciężar. To jest mało komfortowe zazwyczaj, więc im więcej gumeczek, tym więcej rozłożenia tego środka ciężkości i chyba bardziej komfortowe będzie to dla klientki i na pewno stabilniejsza będzie wtedy też fryzura. Więc bierzemy wszystkie te włoski, wszystkie, czyli to, co mamy w kiteczce i dodatkowo te włosy, które nam opadają i już dogładzam sobie delikatnie boczki. Doczesuję w paluszkach i używam wosku. No i biorę swoją podwójną gumeczkę i łapiemy kitkę. I teraz tak, uwaga, ta kitka bardzo często, i to nie jest żaden błąd, może wyjść nam w miejscu tej kiteczki, która była poprzednio łapana, a może wyjść też troszeczkę niżej, w zależności od tego, jak wysoko będzie nasz koczek. O, spójrzcie, mi tutaj już trafiła, w zasadzie podsunęłam ją delikatnie i tutaj się przesunęła już do samej góry. To nie jest problem, może tak wyjść. I znowu podnoszę sobie delikatnie naszą kopułkę, bo ona bardzo często lubi się zaciągnąć podczas łapania jakiejś kitki. Ok. Co robimy dalej? Jeszcze tu wyciągnę. Co robimy dalej? Przygotowujemy sobie wypełniacz. Oczywiście możemy zrobić bez wypełniacza tę fryzurę, ale moim zdaniem, jeśli to upięcie jest podpięte na jakiejkolwiek gąbeczce, na jakimkolwiek wypełniaczu, no to będzie wtedy troszkę bardziej stabilne. Natomiast tworząc tą stylizację w tej technice, w której ja ją pokazuję, można równie dobrze nie użyć tego wypełniacza, tylko gdzieś tam wypełnić sobie włosy tapirem. Zaraz pokażę, o co chodzi. Wypełniacze zazwyczaj docinam, kupuję takie duże, okrągłe gąbki. No i wycitnę je na mniejsze kawałki. Tutaj mam takiej wielkości kawałeczek. Zaraz zobaczymy, czy nie dotkniemy sobie jeszcze troszeczkę mniej z niego. Oczywiście w zależności od tego, ile chcemy objętości. Z takiej skarpety wycinam sobie jeszcze mniejszy kawałek. I składam w taką kostkę. O, załóżmy takiej wielkości. Oczywiście w zależności od tego, jakiego kształtu koka pożądacie, on może być bardziej podłużny i wtedy ten wypełniacz fajnie, jak jest troszeczkę szerszy w poziomie. Może być bardziej kulkowaty, to wtedy węższą gąbeczkę sobie przygotowujemy. Ja zazwyczaj przygotowuję taki delikatny prostokącik, ale nie za szeroki. I tak złożoną gąbeczkę przeszywam sobie wsuweczkami, żeby wsówki już trzymały kształt tego wypełniacza. Wsadzam wsóweczkę i szyję. Skręcam nią w różnych kierunkach. I tak przygotowany wypełniacz za momencik będziemy przyczepiać do włosów. Ale zanim, jaki jest najważniejszy element w koku hiszpańskim? Ano taki, żeby sprawiał ten koczek wrażenie takiego wychodzenia jakby znikąd, tak? Że tutaj kończy nam się kopułka i tu od razu wychodzi nam koczek. Oczywiście możemy zapiąć te włosy tu u góry wsówkami i spowodować jakby ten efekt opadania, natomiast wydaje mi się, że dużo łatwiej jest to po prostu zrobić na gumeczkę elastyczną, to może być jakakolwiek gumka, recepturka i dwie wsóweczki. Tak, czyli mamy gumkę, recepturkę, ja tu mam złożoną na pół, ponieważ jest bardzo duża i dwie wsóweczki po obu końcach gumeczki. I teraz tak, odstawiamy sobie do przodu te włoski, ja mogę, pozwolę sobie je zaczepić na chwilkę, żeby mi nie przeszkadzały. Schyl troszeczkę Aniu głowę do przodu, dobra, o tak. No i teraz będziemy z kosami wbijać te wsóweczki od góry. W
taki sposób, żeby znajdowały się one powyżej linii tych gumeczek, które były łapane wcześniej, żeby po prostu koczek przykrył nam te gumeczki. Więc wsadzam jedną wsówkę z kosem od góry do dołu, w ten sposób. Przytrzymuję sobie, bo ona sama tam stać nie będzie. I z drugiej strony na krzyż robię dokładnie to samo. O, tak to wygląda. No i teraz po odłożeniu tych włosów z powrotem, ten efekt takiego wypływania włosów znikąd tworzy się tak naprawdę sam. Jeśli nie robilibyśmy fryzury na wypełniaczu, no to żaden problem. Teraz wystarczy podtapirować sobie te włosy od dołu, tutaj od spodu, i tylko zapiąć w koczek i gotowe. Natomiast my sobie wrzucimy w to jeszcze wypełniacz, żeby jeśli jest potrzeba włożyć ten wypełniacz, wiedzieć po prostu jak to zrobić. Więc odstawiam sobie te włoski i wracamy do naszej gąbki. Nasza gąbka musi być nie za twardo zbita. Ona musi być wciąż całkiem elastyczna, żebyśmy mogli śmiało i z łatwością wsadzać w nią wsuweczki. I teraz gąbkę przymocowuję znowu w taki sposób, żeby zakryła mi tą gumeczkę, która złapała mi pasmo włosów, więc przycisnę ją do głowy Ani i spróbuję wsuweczkami po bokach zaczepić wypełniacz. Z każdej strony, tutaj z boczku również, i przyczepiając wsuwki staram się ich nie wsadzać poziomo, tylko pionowo, po to, żeby środek tutaj wypełniacza, żeby pozostawić taką dziurkę w tym wypełniaczu. Zaraz dojdziemy do tego, po co nam ta dziurka. Po kolei. Wypełniacz musi się trzymać, więc jeśli poruszamy nim i gdzieś tam ruszają się włosy, to znaczy, że trzeba dopiąć wsuwki. Wypełniacz, jak nim ruszamy, to ma się ruszać głowa klientki. Wtedy znaczy, że te wsuwki są umiejscowione dokładnie tam, gdzie powinny, czyli wzdłuż skóry głowy. Okej, i jeszcze tu sobie jedną zahaczymy. No i odkładamy sobie te włoski z góry. No i sprawdzamy, czy nie widać tu gdzieś gumeczki na wierzchu, czy ładnie nam się rozkładają włoski, czy w tym miejscu chcieliśmy zrobić koczek. Powtarzam, ja jakby nie robię bardzo niskich, rzadko mi się zdarza robić bardzo niskie koki, szczególnie takie większe, a to jednak jest dość spore upięcie, bo one po prostu są bardzo często niewygodne i gdzieś tam klientki wolą coś, żeby ta skóra przy karku oddychała. Dobra, jeśli potrzebujemy wypełniacz, to również podtapirowałabym od spodu te włosy. Dlaczego? Ponieważ bardzo częstym problemem w koku hiszpańskim jest fakt, że gdzieś tam, jak już go złapiemy, robią się dziury. Tu się zrobi dziura, tu z boku się lubi zrobić dziura. Co zrobić, żeby włosy się nie sypały tak bardzo i żeby te dziury się nie pojawiały? No to właśnie tapir jest odpowiedzią na to pytanie. Trzeba je podtapirować od spodu, żeby po prostu ten tapir połączył włosy ze sobą. Więc podnoszę i pudruję dosłownie takie 10-15 cm włosów. Oczywiście w tym miejscu, w którym będzie koczek końcówek, nie potrzebujemy tapirować. I po prostu ściągam, 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 ściągam. I taka sekcja, zobaczcie, już nie chce się tak bardzo sypać, więc te włosy są troszkę bardziej scalone od spodu, będą się nas chętniej słuchać i nie będą się tak rozsypywać. Dobra, to jest bardzo ważne, jeśli mamy włosy, które są na przykład naturalne, bardzo miękkie, bardzo sypkie, no to ten tapir jest bardzo często odpowiedzią na wszystko. Dobra, i teraz tak, dogładzam sobie i woskuję włoski z zewnątrz i doczesuję
wyczesuję je w taki sposób, żeby równomiernie rozkładały się w koczek. Czyli nie tylko do tyłu, ale te boczki też musimy przypilnować tutaj, żeby te włosy później pięknie przykryły nam wypełniacz i żebyśmy nie musieli wsadzać tutaj miliarda wsuwek. I tak zaczesane, zagładzone włoski rozkładamy równomiernie wzdłuż całego wypełniacza i będziemy sobie łapać gumeczką. Jasne, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zaraz łapać wsuwkami, ale po co tam wsadzać 30 wsuwek, skoro można ten kształt ładnie podtrzymać gumeczką i zahaczyć tam dosłownie parę wsuwek zamiast 30. I teraz tak, rozkładam paluszkami i zarówno z tyłu, jak i po bokach włosy i tu przy karku staram się chwycić gumeczką. Oczywiście przy karku, ale nie przy samym karku. Musimy dać troszeczkę przestrzeni dla tych włosów. O, tak żeby tych końcówek też tu troszeczkę zostało. No i jak chcemy troszeczkę większy koczek, możemy go sobie w tym momencie troszeczkę dopracować na kształcie. I już delikatnie utrwalić lakierem. Troszkę dokleić już pojedyncze włoski. No i co robimy dalej? Będziemy ukrywać nasze końcóweczki. Jak je najlepiej ukryć? No właśnie po to przyczepialiśmy pionowo wsuwki w wypełniacz, żeby tutaj między wypełniaczem a tą kitką powstała taka dziura. I teraz najlepiej jest w tą dziurę wepchać teraz końcówki. Jeśli końcówek jest dużo, jeśli są bardzo długie na przykład, no to jasne, łatwiej jest wtedy, nie wiem, zapleść je jeszcze w warkoczyk, żeby jeszcze wytracić z objętości włosów, tych, których oczywiście nie używamy. Natomiast ja tutaj takie końcóweczki myślę, że uda mi się upchnąć, więc upychamy. Troszkę do przodu główka i teraz tak, macam sobie, gdzie jest ta dziurka w wypełniaczu i staram się w tą dziurkę wcisnąć wszystkie końcóweczki po kolei, stopniowo. O, właśnie. Oczywiście gumeczka zostaje delikatnie na wierzchu, bo później będziemy o nią zaczepiać wsuweczkę. Jeśli się nie uda nam wszystkiego schować, nic nie szkodzi, zawsze mamy jeszcze wsuwki, spokojnie, po kolei. Dobra, wypchawszy. I teraz bierzemy sobie jakąś wsuweczkę i próbujemy zahaczyć tą wsuweczką o tą gumeczkę, która jest pod spodem, więc muszę tam zanurkować i znaleźć tą wsuwkę i znaleźć tą gumeczkę i zahaczyć jedno o drugie. Dlaczego? Ano dlatego, że jak taka wsuwka zahaczy tą gumkę, możesz wyprostować, to tak naprawdę ta gumka trzyma całą naszą górę, więc wtedy ta wsuwka trzyma również całą naszą górę. Oczywiście, żeby spać spokojnie, dobiję sobie tu jeszcze trochę wsuweczek, ale już takich delikatnych, pojedynczych, tylko na wrazie W, bo ta gumka z wsuwką powinny naprawdę bardzo stabilnie nam utrzymać cały środek ciężkości koczka i te wszystkie włoski, które gdzieś tam z tej kiteczki nam wychodziły. Dobra. No i podstawa zrobiona. Lecimy z przodami. Jak robimy przody? No ja bym proponowała nie zostawić takich ultra gładkich, więc może cokolwiek zostawimy Ani przy buźce, ale się zastanowimy jeszcze. Co na pewno trzeba zrobić? Musimy odbić włoski delikatnie od nasady. Nawet jeśli klientka chce bardzo prostych przodów i nawet jak chce bardzo płaskich przodów, to i tak staram się chociaż troszkę odbić włosy od nasady, w szczególności te, które gdzieś tam mają przy buźce pracować.
bo włosy, które są w ogóle nieodbite od nasady, będą bardzo płasko leżały na skórze twarzy i bardzo szybko będą łapały wilgoć od twarzy, będą po prostu mniej trwałe i będą niekorzystnie wyglądały po bardzo małym czasie. Więc wydzielam sobie sekcję równolegle do linii przedziałka, którą miałam wyznaczoną wcześniej i wygrzewam sobie delikatnie prostownicą nasady, po czym odbijam w ten sposób. I teraz tak, zależy na jakim poziomie zaawansowania jesteśmy i zależy jak bardzo dogadujemy się ze swoją prostownicą. Jeśli boimy się, że kogoś oparzymy, no to pracujemy w ten sposób. Czyli blisko nasady i szybko odjeżdżam, blisko, szybko odjeżdżam, bo w ten sposób nie poparzymy klientki, bo pracujemy tak szybko, że ta skóra nie zdąży się nagrzać, więc raczej dotrzemy bardzo blisko do nasad, a nie poparzymy klientki, nie będzie dyskomfortu. Więc polecam taki sposób, a jak ktoś już się dobrze dogaduje ze swoją prostownicą, ma pewność w łapce, no to możemy po prostu nadać prostownicą taki kształt na paśmie. I tutaj następne pasemko dokładnie to samo, natomiast tutaj, gdzie już się nam zaczyna linia zakol, nie chcemy odbijać tych włosów prostownicą do góry, żeby nie odsłaniać tego miejsca, tylko tymi włosami będziemy skręcać gdzieś tam, żeby wręcz je przysłonić. I z drugiej strony również odbijam. I znowu, równolegle względem przedziałka wydzielam sobie małą sekcję włosów. I znowu zgrzewam od nasady i odbijam do góry. I kolejna sekcja to samo. Staramy się dotrzeć naprawdę blisko nasad, żeby skutecznie odbić te włosy, zgrzać też te krótsze włoski z tymi dłuższymi, czyli baby hairy z tymi normalnymi włosami, żeby one chciały układać się razem. No i w momencie, jak mamy taki nadany półokrągły kształt pasmą prostownicą, wygląda to w ten sposób, to oczywiście to pięknie stoi, ale długo samo stać nie będzie, więc fajnie jest to jeszcze podbudować delikatnym tapirem przy samej nasadzie, żeby po prostu ten kształt, jaki nadaliśmy włosom, no na czymś mógł się oprzeć fizycznie. Więc biorę znowu puderek i przy samiusieńkiej nasadzie drobne pasemko pudruję. I tutaj pilnuję, żeby przy tapirowaniu włosów raczej nie przechodzić ząbkami grzebienia na wskroś pasma, bo będę bardzo tapirować, stworzę widoczny tapir z wierzchu wtedy, więc staram się to robić bardzo delikatnie, czyli raz, dwa i trzy na przykład do nasady, raz, dwa i trzy do nasady, bardzo delikatnie, patrzę, czy nie widać tapiru z wierzchu i znowu raz, dwa i trzy do nasady. Sprawdzam, czy tapir jest w miarę twardy, jest, więc biorę jeszcze jedną sekcję. I tam, gdzie coś widać z wierzchu, z tego tapiru, wyczesuję sobie delikatnie. Mogę sobie już bardzo delikatnie dogładzić te pasmo woskiem. I oczywiście po każdym użyciu produktu musi iść jakaś czynność, więc za woskiem idzie zazwyczaj przeczesanie pasma grzebieniem, dogładzenie. No i spójrzcie, one tu delikatnie stoją, ale jest to bardzo naturalna objętość i wydaje mi się, że tak będą wyglądać korzystnie przy buźce i z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Podtapirowujemy włosy, tutaj z tej strony to już zrobiłam, ale tapir wykonujemy do tego samego miejsca, w którym odbijaliśmy włosy prostownicą od nasady. Czyli tu, gdzie nam się zaczyna linia zakola, bardzo duża ilość baby hairów, najszerszy punkt w czole, no to tu już nie tapirujemy, żeby nie odsunąć tych włosów od tego miejsca, tylko nad tym miejscem wykonujemy tapir, żeby te włosy móc później rozsunąć w taki sposób, żeby one zakryły nam to miejsce i żebyśmy ładnie wysmuklali linię buzi włosami.
I znowu wyczesujemy z wierzchu. I wyczesujemy również przód, tak, to miejsce, gdzie jest widoczny tapir, również musimy delikatnie podczesać. Ok. Po co są te pasma? Oprócz tego, że po prostu mają się ładnie układać z przodu, no to najczęstszym rozwiązaniem tutaj w koku hiszpańskim jest po prostu przerzucenie ich przez środek, żeby ta fryzura wyglądała jakby jeszcze bardziej niejednolicie, żeby nie zostawiać samej bułeczki. Natomiast jeśli chcemy zostawić sam koczek, no to wtedy te pasma muszę najpierw złapać z całością, a później zrobić ten koczek, po prostu żeby ich nie zostawiać z przodu. I teraz tak. Największy problem z tymi pasmami jest taki, że one po prostu nam się sypią. I tak naprawdę, jeśli zaczeszemy je po prostu tutaj do tyłu i zagładzimy i zetniemy na dole wsuweczką, no to fajnie, ale to się nie będzie super trzymać. Ponieważ te włosy tu z przodu zaraz za momencik zaczną się wysypywać i będą no niestabilne. Jasne, rozwiązaniem mógłby być lakier, natomiast to nie jest permanentne i korzystne rozwiązanie, ponieważ jak skleimy je lakierem, to one albo zaczną zupełnie nieestetycznie pracować, albo gdzieś tam też mogą się znowu wysypać i takie sterczące dynksy zlakierowane będą widoczne we fryzurze. Więc co robimy? Musimy jakoś zwalczyć fakt, że te włosy się bardzo sypią. Więc stapiruję sobie pasemko jako całość, żeby po prostu były połączone ze sobą te włosy, mniej sypkie i żebym mogła w nie wsadzić później wsuweczki, które będą mi trzymać prawie całe pasmo, a nie tylko trzy pojedyncze włoski. Więc tędy będzie przechodzić pasemko, tak? Czyli tu jest jakby fasada naszej fryzury, a tu jest spód. No i spód oczywiście tapirujemy. Delikatnie, pajęczynkowym tapirem ściągam, 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 ściągam. I następna sekcja to samo. Robimy taką pajęczynkę z włosów. O, i jedno z drugim też troszkę muszę połączyć. No i teraz takie sztywne pasmo dużo mniej chce nam się sypać, więc łatwiej nam będzie je ułożyć. Natomiast jest mocno stapirowane, trochę tapir widać na wierzchu, więc muszę je zagładzić z wierzchu i dopiero ułożyć gdzieś tam z tyłu fryzurę. Wyczesuję sobie, dogładzam całe pasemko. O, w ten sposób. I chwytam je w dwa paluszki, tak żeby cały czas pracowało płasko, a nie w ten sposób. Jasne, tak też można, ale dzisiaj chcemy, żeby pracowało płasko, więc trzymam je w dwóch paluszkach i po prostu będziemy je układać na naszym koczku. Możemy sobie pomóc kokóweczkami w tym momencie, czyli na przykład tu, gdzie układamy to pasemko, delikatnie zahaczyć kokóweczkę, ale tylko dla podtrzymania włosów. Ona tu nie jest zupełnie po to, żeby tu zostać i trzymać to pasmo. Nie, nie, nie. Później ją wyciągniemy. No i to bym mocno wyciągnęła. No i teraz te końcóweczki zaczepiamy oczywiście tutaj pod spód.
Więc zawijam je pod spód i haczę wsuweczką. Fajnie jest tą wsuweczką gdzieś tam trafić w wypełniacz. I już troszkę dogładzam sobie woskiem. Ok, to i z drugiej strony dokładnie to samo. Słuchajcie, jeśli tu wystają nam jeszcze jakieś końcóweczki, wstrzymajmy się z ich dopinaniem do końca, bo jeszcze z następnego pasma też się tu pojawią końcówki i można je wtedy złapać razem. Zamiast 15 wsówek wsadzić tam jedną, która utrzyma jakby pasma i z jednej, i z drugiej strony. Więc tutaj znowu pasmo będzie się układało tędy. Tu jest fasada fryzury, tu jest środek, więc tu w środku chcemy podtapirować i połączyć te pasma ze sobą. I wyczesujemy z wierzchu. Tutaj Ania ma troszkę krótszych włosów z przodu, żeby mi się nie wysypywały. Podtapiruję je osobno z tymi dłuższymi, ale tak, żeby ten tapir chwycił mi te włoski. No i znowu wyczesujemy na wosk. No i znowu trzymam pasemko w dwóch paluszkach i będziemy je układać na koczku tu z tyłu. Skręcam nim i rozkładam. Troszkę dogładzam, wklejam włoski. No i łapiemy wsuweczką te końcóweczki już z obu pasemek, które szły z przodów. I sam pędzelek. No troszeczkę do przodówka. No i teraz możemy sobie delikatnie poutrwalać te włoski już mokrym lakierem. I oczywiście psikam i doklejam jeszcze jakieś tam włoski, które wystają, żeby było jak najczyściej, jak najbardziej estetycznie.
Dobra. Dwa patenty z wsuwkami, kiedy potrzebujemy sobie w jakiś sposób pomóc. Czyli jeśli dalej nam się sypią te sekcje, pomimo że są podtapirowane i wydaje nam się, że dobrze zabezpieczone, bierzemy sobie wsuweczki, które mają, tak jak mówiłam na tym teoretycznym online, dzióbki i kuleczki, żeby móc bezkolizyjnie wpiąć je we włosy klientki i nie łapię włosów w ten sposób, bo będzie widoczna wsuwka i będzie dziurka, tylko tak jakbym w ogóle nie chciała łapać włosów. Wciskam je gdzieś tam w środek. I tutaj znowu. W środek. One mi haczą w tym momencie o tapir, no bo pasma mam podtapirowane i przytrzymują całość. I jeśli potrzeba, to potrafię i 15 wsuwek w każde pasmo, które idzie bokami, włożyć tylko i wyłącznie po to, żeby ten przód stabilnie się trzymał. Z drugiej strony oczywiście robię to samo. Wsadzam po prostu w środek i ta wsuwka haczy o ten tapir, który wykonaliśmy na całej długości włosów tego pasma. No i dzięki temu będzie fajnie trzymać. Dodatkowo tu w środek też możemy wsadzić sobie takie wsuweczki, które gdzieś tam po prostu sobie wejdą w środek i przytrzymają te stapirowane pasemko, żeby się lepiej trzymało. Unikam wsuwek, które są widoczne tu z boku, czyli na przykład takiej, która jest wsadzona o tu, żeby przytrzymać jakby tą sekcję przy kopułce. Więc tutaj pojawia się kolejny problem. Co jeśli tu powstanie dziura? Nie mam dziury, ale załóżmy, że mam. Zaraz ją zrobimy. Jest dziura. Tu nam wystaje, jest brzydko i co wtedy? Jeśli mamy podtapirowaną sekcję, którą wywijaliśmy do koczka, to możemy sobie tą dziurkę to pasmo troszeczkę rozłożyć i wsadzić wsuweczkę, troszkę Ci przesunę główkę, wsadzić wsuweczkę od spodu i jakby nasunąć te włosy w to miejsce i od spodu przyczepić wsuwką. Dlaczego to działa? Bo w środku jest tapir. I ja tą wsuweczką nie haczę o trzy randomowe włoski, tylko jakby zbieram nią całe, jakby tą całą sekcję, która działa jak wachlarz, bo te włoski się rozsuwają. Może spróbuję jeszcze z drugiej strony pokazać. Załóżmy, że jest jeszcze, tak Ci obrócę główkę. Załóżmy, że tu jest dziursko. Przesuwam te włosy, przesuwam od dołu samego, spójrzcie, i zabezpieczam wsuweczką od dołu. I ta wsuwka podtrzymuje to pasmo w tym miejscu, a nie jest widoczna, bo jest na dole. Dodatkowo to, co nam daje podpinanie włosów na gumeczkach na zdrowie, podpinanie włosów na gumeczkach i zahaczania to wsuwek i zawinięcie właśnie w ten sposób całego koczka, to jest estetyczny dół. Przechyl główkę do przodu, czyli tutaj na samym dole nie widać miliarda wsuwek, które gdzieś tam nam wystają tu od spodu, bo to jest takie miejsce walki. Nie, jest po prostu gumeczka, schowane końcówki zawinięte i zawinięte wsuweczką pod spód tej gąbeczki, dlatego ma szansę to wyglądać estetycznie. Dobra, pięknie się prostujemy.